Premiera. Wreszcie koniec prób. Mówienia do pustych foteli. Na widowni pojawia się pierwsza publiczność. Wśród niej kilkanaście osób, które przeżyły dramat macedońskich dzieci osobiście. Pracownicy techniczni po raz dziesiąty sprawdzają, czy wszystko na scenie jest przygotowane tak, jak powinno. W garderobach i na korytarzach rośnie adrenalina. Jacek, Małgosia, Robert, Goran i Aleksandra są chyba najbardziej zdenerwowani. Wiedzą, że już nic nie mogą, nic nie poprawią. Teraz wszystko w naszych rękach. Wprowadziliśmy tu zwyczaj kopania się przed spektaklem. Niesamowite, że nasi macedońscy koledzy nie wiedzieli, że nic tak nie zapewnia powodzenia na pierwszym spektaklu, jak porządny kop w tyłek. Najpierw byli trochę zdziwieni, ale w końcu uznali, że wprowadzą ten zwyczaj u siebie na stałe. Przecież to jedyny moment, kiedy bez konsekwencji można kopnąć reżysera, a on się jeszcze uśmiecha. W końcu widzowie zajęli miejsca, wszystko gotowe, możemy zaczynać. I bardzo dobrze, bo najtrudniejsze w dniu premierowym jest czekanie. No to co, start. Jak poszło? Czy się udało? Tego dnia publiczność dała nam jednoznaczną odpowiedź. Jeszcze tradycyjny bankiet, przemówienia, podziękowania i wspólna zabawa. Tej nocy, aż do końca nocy, aż do rana. Ale do Polski jeszcze nie wracamy. Zagramy 11 spektakli w różnych miastach Macedonii. Oczywiście o wszystkim wam opowiemy. Zatem do zobaczenia.